Ale co sugerujesz? Nie, no ja sugeruję to, że ze strony liderów medytacji słyszymy słowa nie dotykajcie psychodelików, to jest B, to jest niepoważna praktyka, jak to mówi Dalaj Lama, ale co, a Timothy Leary i inni zwolennicy psychodelików mówią, hej, psychodeliki dają nam w dużej mierze, albo nawet po prostu w innym wymiarze, ale to, co dają, daje medytacja i nie odrzucajmy tych dwóch rzeczy. Cześć. Cześć. Witamy w kolejnym odcinku Czas na Kwas. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy dotknąć tematu sporu, jaki widzimy właściwie od lat w internecie i w innych mediach, że się tak wyrażę, na temat medytacji i psychodelików. Wygląda na to, że są zwolennicy jednego i drugiego, no i nie zawsze oni tutaj, że się tak wyrażę, wspierają się nawzajem, a wręcz odwrotnie, no przekonują do swojego. No i w tym odcinku chcielibyśmy się troszeczkę ustosunkować do tego, jakie są wady, zalety, chociaż nie wiem, czy są wady. Punkty wspólne. Tak. I czym to się różni. Więc no cóż, zachęcamy Was tutaj do wysłuchania tego, co my mamy do powiedzenia, ale przede wszystkim do podzielenia się Waszą opinią na ten temat. Więc co, no może zaczniemy po kolei. Mówiąc po kolei, no to myślę, że chyba trzeba by było przede wszystkim przedstawić, czym jest, tak w skrócie, medytacja i czym jest, no czym są psychodeliki. Chociaż tak jak mówię, bardzo w wielkim skrócie, bo przynajmniej tym, co są psychodeliki, to się tak po prostu nie da. Bardzo szybciutko, ale zaznaczę tylko, że no tak oglądający nas już od dłużej, to wiedzą, że mamy doświadczenie z psychodelikami. Dodam tylko, że też mamy doświadczenie z medytacją. No nie jest to ogromne doświadczenie. Ale psychodeliki otworzyły nas na medytację. Tak jest. Praktykujemy na ile się da. No i też jakby powiedzieć, no zgłębiamy te tutaj meandry, tajniki naszego umysłu za pomocą tej techniki. No i tak, na czym polega w ogóle medytacja? Ja tutaj użyję chyba własnych słów, bo nie sięgałem do żadnej definicji, tak jak to rozumiem, ale generalnie medytacja raczej kojarzy się w siedzeniu w spokoju, w pewnego rodzaju izolacji od bodźców zewnętrznych i pewnego rodzaju pracy nad własnym umysłem, pracy, która polega na tym, aby właściwie ten umysł uspokoić. Czyli nie wchodzić w ten natłok myśli, który bardzo często mamy. W jakiś sposób je po prostu obserwować i łapać pewnego rodzaju dystans do tych myśli. A ci, którzy praktykują medytację dłużej, dochodzą w ten sposób do pewnego rodzaju stanów, ja bym to nazwał stanami uwolnienia własnego umysłu. No, można by też powiedzieć o tym, że medytacja jest też w ogóle taką, bo można tak powiedzieć, że jest medytacja siedzona, ale też taka medytacja obecności. No, jest też medytacja w ruchu, no tutaj jest... Obecności, chodzi o to, że generalnie mówiąc, jeżeli cię coś robisz, to skupiasz się na tym, całą tą swoją energię i muszę powiedzieć... Na tym, co robisz. Muszę powiedzieć o tym, że psychodeliki mnie otworzyły na medytację i na początku na medytację taką obecności, w szczególności w naturze, że zaczęłam, jak wchodząc do natury, nie rozmyślałam odnośnie tego, co się dzieje u mnie w głowie, tylko raczej zachwycałam się po prostu tą naturą, która jest. Byłam obecna, tak bardzo obecna, jak nigdy wcześniej, jak byłam w naturze, bo
jakby te psychodeliki pokazały mi tą piękno natury, więc mnie tak pochłonęła ta natura, że będąc w naturze, na przykład będąc w lesie, jak spacerowaliśmy, to się po prostu tą naturą zachwycaliśmy. Po prostu ona była ta, to jest ta medytacja taka w ruchu, w takiej obecności, jak coś gotujemy, To robimy to i nic to więcej, robimy no. to, jesteśmy tacy skupieni na tym. Wtedy też nasz umysł odpoczyma, bo jesteśmy po prostu skupieni na tu i teraz, na tej obecności. Czyli można powiedzieć, że mamy przynajmniej dwa takie trendy w tych medytacjach. Jedna to jest to taka w ruchu, czyli hej, jak robisz to, to skup się na tym i nie myśl o niczym innym, bo często się łapiemy na tym. O, akurat taki mój przykład kiedyś widziałem, właśnie byłem świadkiem, jak mi umysł szaleje, jak brałem prysznic i w ogóle nie myślałem nad tym, że robię prysznic, tylko zastanawiałem się, co w pracy, co mam tam jeszcze zrobić i tak dalej. No to właśnie tutaj ta medytacja ma pomóc nam, żeby odciąć ten umysł od tych, nie wiem, od tych źródeł emocji ze świata zewnętrznego, no Na tym, że i się zastanawiamy, albo na tych tym. męczących myśli, i żeby tutaj zostać z sobą troszeczkę, Tej być takim obecności. tutaj i tu i teraz, no to jest właśnie to odcinanie się, prawda? Ale jest właśnie ta medytacja, no właśnie. Także nie nazwałabym docelowo tego takim, czymś takim jak odcięcie się, tylko taka obecność. Po prostu nie martwisz się tym, co się wydarzy i nie martwisz się tym, co się wydarzyło. Po prostu jesteś teraz, bierzesz ten prysznic w tym No, momencie. ale jest jeszcze ta taka medytacja, w Ale której siedzimy i absolutnie nie robimy nic, i często skupiamy się na przykład na na oddechu oddechu. albo na płomieniu świeczki, tylko po to, żeby używamy tych takich prostych narzędzi skupienia, żeby odciąć ten umysł jednak, Żeby odpoczął. żeby Odpoczął. odpoczął właśnie No właśnie, czasem właśnie na medytację, którą też muszę powiedzieć, że bo kocham, jak się siedzi, to te myśli gdzieś przepływają, ja je obserwuję, ale w żadne w te myśli nie wpadam. Po prostu widzę je i też piękne jest to zobaczyć, ale jak jest natłok tych myśli, tego wszystkiego jest za dużo, nawet czasami jest ta wewnętrzna pokusa, żeby to wpaść, więc cały ten trening, można powiedzieć, polega na tym, żeby generalnie mówiąc, być w tym obecnym, w tym oddechu, w tym byciu i w tym obserwacji tych myśli, które przepływają i tych różnych rzeczy, które gdzieś tam przepływają w naszym umyśle i po prostu w nie nie wpadać, ale je widzieć. No dobrze, i ja mówiłem już na samym początku, powiedziałem, że jesteśmy tutaj świadkiem pewnego sporu, bardzo często, gdzie ludzie praktykujący medytacji, bo widzisz, bo chodzi o to oświecenie de facto. I wydaje mi się, że od tego ten spór się zaczął, bo na przykład Budda, od którego no, taki popularny człowiek medytujący, od którego można by powiedzieć, się to zaczęło. On spędził dość długo czasu, nie wiem, chyba 49 dni medytując pod drzewem i osiągnął to, co buddyści mówią, stan oświecenia. I w ten sposób chociażby buddyści zachęcają ludzi do praktyk medytacji i nagrodą jest to oświecenie. I podobną sprawę tutaj spotykamy, że ci, którzy zażyli psychodelików, mieli to no, podczas tych sesji niejednokrotnie, bo to nie jest zawsze, dostąpili doświadczenia, co sami nazywają również pewnego rodzaju oświeceniem. I w tej drodze do oświecenia właśnie mamy tutaj chyba taki spór, bo Która to jest właściwsza droga? Która to jest lepsza ta tak jakby była droga? tylko jedna Jedna droga droga. I do żeby, osiągania tego. że też jakby tych dróg nie można było razem łączyć, bo gdzieś tym wszystkim na końcu najważniejsze jest to, żeby nam się dobrze żyło i żebyśmy byli szczęśliwi. Więc to faktycznie, że jest ten spór, która ta droga jest właściwa i że ta medytacja jest tą drogą bardziej naturalną, bo to sami my robimy i że często jest takie te głosy są, że psychodeliki jest to taka droga na skróty, którą się osiąga nie samemu, tylko z pomocą substancji natury, psychodelików. No tak, i teraz wśród tych osób biorących udział w tym sporze, no to widzę taką tendencję, że ci, którzy są za medytacją, w ogóle nie wpuszczają właśnie bardzo często psychodelików do swoich praktyk, bardzo często, oczywiście nie wszyscy, o tym jeszcze powiemy, podczas gdy
zwolennicy psychodelików, wręcz odwrotnie, w sensie oczywiście dzielą się z tym, czego dostąpili, czego doświadczyli, ale właśnie bardzo często, zresztą tak my jak też, na naszym przykładzie, te doświadczenia psychodeliczne otworzyły nas właśnie na medytację, na spędzanie więcej czasu, no, tak z samym sobą. Tak, i tak no, do takiej obecności, na to, żeby uspokoić właśnie ten umysł i być w tej obecności, być tu teraz, żeby ten umysł nas nie wybiegał ani w przeszłość, ani w przyszłość, bo to zawsze jest naszym źródłem naszego cierpienia, tylko żeby był taki obecny w tym danym momencie i skupiał się na tych rzeczach, które są teraz, w tej chwili. No dobrze, bo ale na te rzeczy mamy wpływ. Skoro już tak mniej więcej powiedzieliśmy, na czym polega medytacja, no to teraz tak, jak w kontekście tej medytacji, na czym polegają, w cudzysłowie, psychodeliki? Co one takiego robią? Że jednak również skłaniamy się ku nim. No i teraz, no tutaj ciężko to, tak jak mówiłem, w kilku słowach wyjaśnić, ale przede wszystkim psychodeliki, można by powiedzieć, że to jest taka chemiczny klucz do otworzenia tych drzwi, aby osiągnąć inne stany świadomości. Inne stany świadomości, w tym między innymi uwolnienia umysłu, do którego ci praktykanci, zaawansowani praktykanci medytacji mówią, że też dochodzą. I teraz ja mówię, że oni mówią, bo ja tego nie mogę powiedzieć. Dlaczego? Bo moja praktyka medytacyjna, no cóż, nie jestem na tym poziomie. No i teraz jeżeli przepytamy no, dużą grupę ludzi medytujących, no to dużo osób, podejrzewam, że powie, no że jednak oni nie osiągnęli tego stanu jeszcze. Tak. Ale generalnie myślę, że się wszyscy chyba zgodzimy, że osiągnięcie tego stanu za pomocą medytacji, no to jest bardzo długa, czasochłonna no, praca, praktyka. To nie jest kwestia godzin, dni, miesięcy, chociaż, znaczy ja nie mówię o ciągłej medytacji, tylko takiej powtarzanej. No i ja bym powiedział, że to jest taka zasadnicza, techniczna różnica pomiędzy medytacją a psychodelikami, bo w medytacji, o ile jest to możliwe, czego nie wiem na 100%, bo to znam tylko z opowieści, to przy spotkaniu z psychodelikami, przy użyciu psychodelików, Też nie zawsze. No też nie zawsze, ale dzieją się, ale na pewno inne stany świadomości dostępujemy. I jest to, można powiedzieć, no w skali porównywując do medytacji, to jest wręcz to natychmiastowe. No i teraz zależy, o jakiej substancji tutaj mówimy. Bo na przykład takie waporyzowanie DMT, no to jest kwestia sekund czy minut i jesteśmy po prostu w zupełnie innym wymiarze świadomości, w ogóle w innym wymiarze bycia. No w przypadku psylocybiny, LSD, no to tutaj mówimy już o jakichś takich godzinach, można by powiedzieć, ale te inne stany są po prostu na wyciągnięcie ręki. Nie zawsze się to łączy z tym tak zwanym oświeceniem, z czego ja od razu mówię, że jestem bardzo przeciwny używania słowa oświecenie, bo to jest takie słowo jak to się mówi, marchewka na kijku. Czyli jak chcesz pociągnąć ludzi za sobą, to jest... To dajesz jakąś obietnicę. To daje jakąś obietnicę, tak. Bardziej mi się podoba właśnie to stwierdzenie uwolnienia umysłu, bo to też przybiera różne formy, ale jest to pewnego rodzaju forma uwolnienia umysłu, gdy dojdziemy do stanu, kiedy... No nie wiem, no kiedy nie ma nic, kiedy nie ma naszych myśli i droga dochodzenia do tego. I to jest na przykład coś, co akurat wydaje mi się, że tutaj najbliższym psychodelikiem, który oddaje to, co można osiągnąć podczas medytacji, jest LSD, konkretnie ta substancja, a niekoniecznie grzyby, DMT, ayahuasca, Syrian Rue. I różnica tutaj polega na tym, że
w momencie, gdy osiągamy te inne stany świadomości przy używaniu grzybów i roślin, no to bardzo często, a znowu nie zawsze, bo tam na nic nie ma absolutnie reguły, jednak mamy dostęp do tych innych bytów, tak zwanych. Zresztą nie jest to przypadek, że takie rzeczy jak ajołaska i grzyby nazywamy roślinami nauczycielami, bo ktoś tam nas uczy. Czujemy tego, przynajmniej niektórzy z nas czują i o tym właśnie opowiadają natywni ludzie, którzy mówią, że czuć tego ducha tak, roślin, tak. Ducha nauczyciela. Dokładnie. I teraz to jest też bardzo ważny aspekt, gdzie ja uważam, skąd się wziął w ogóle termin duchowości. Tutaj są znowu różne zdania podzielone na temat, co wchodzi w ten świat duchowości, ten spiritual cały świat. No i wydaje mi się, że nie byłoby duchowości, gdybyśmy nie mieli właśnie kontaktu z duchami, powiedzmy, innych bytów. Czego według mnie statystycznie, z małymi wyjątkami, nie ma na przykład przelestii, tam nie ma innych bytów. I tak jak mówię, no moja praktyka medytacyjna jest dość mała, ale też nie słyszałem od osób praktykujących to długo i namiętnie, żeby kiedykolwiek miały dostęp właśnie w tym innych stanach świadomości do jakiegoś kontaktu z bytami, a już tym bardziej nie ma tutaj mowy o mówieniu, że to są byty nauczyciele. Więc to jest ewidentnie, wydaje mi się, bardzo duża różnica między tymi dwoma technikami, powiedzmy, uwalniania umysłu, wchodzenia w inny stan świadomości. No i Ale z pewnością łączy te psychodeliki i medytację to, że osiągamy jak gdyby ten taki stan, ja chyba bardziej od oświecenia lubię taki wake up, przebudzenia takiego na zasadzie o tym, że nie trzymamy się aż tak bardzo tej naszej rzeczywistości, że to wszystko, czym jesteśmy i co przeżyliśmy przez tam, to nasze ego, które się kształtuje, to nie jest to wszystko, że jest coś dużo, dużo więcej i że jesteśmy częścią czegoś dużo, dużo większego i że możemy się gdzieś, niektórzy, ten stan nirwany, który niektórzy przeżywają podczas medytacji, aha, podczas doświadczenia psychodelicznego, który można gdzieś osiągnąć i wtedy czujemy to połączenie z wszechświatem, z całą naszą naturą. Ale co chcesz powiedzieć, że to jest część wspólna tak, tutaj to jest ta część tych wspólna, rzeczy? No to właśnie. Jest ta część wspólna. Oczywiście ten proces dochodzenia jest bardzo różny, ale ta część wspólna jest taka, że o tym, że doświadczamy czegoś takiego, jak właśnie to połączenie z tym wszechświatem i to, że jest coś więcej niż tylko to, co tutaj czujemy, jesteśmy, czyli to nasze ego, które gdzieś tam tym kulturowo się buduje przez różne schematy, przez naszą tradycję, przez to, jak nas, gdzie się otaczamy, co ludzie do nas mówią, to przez tą naszą kulturę. No dobrze, to jeszcze chciałbym wrócić do jeszcze jednej zasadniczej różnicy, która mi się właśnie przypomniała, bo w tym procesie medytacji, to co się również zdarza i zdarzyło się to mi, podczas, no, byłem w takich warunkach, że nie miałem innego wyboru, musiałem po prostu medytować, byłem w ciszy, w ciemności, w oczekiwaniu i nic mnie nie rozpraszało i jedyne, co mogłem robić, to po prostu jakby być świadkiem własnych myśli. I przy tym procesie te myśli popchnęły mnie, czy też poprowadziły, wszedłem w bardzo nieprzyjemny stan. Musiałem się zmierzyć z myślami, które były dla mnie po prostu trudne. Ja ich nie chciałem. Znaczy, no tak, nie chciałem, bo to nie był mój zamiar, ale one się pojawiły. Ja musiałem się z nimi zmierzyć. I teraz ja również słyszę, jest taka popularna technika czy praktyka medytacji Vipassana się nazywa. To jest dość popularne na całym świecie, gdzie się jedzie do konkretnego miejsca i przez 10 dni się po prostu medytuje. Tam są pewnego rodzaju zasady. No właśnie. Ta Vipassana też polega na tym, że się nie rozmawiasz z nikim, jeszcze, no właśnie, jesteś, nie piszesz, nie czytasz, jesteś takim totalnym odosobnieniem, czyli od tych bodźców. Odcinamy te wszystkie bodźce, żeby znowu spotkać się z własnym umysłem. I tam słyszę od tych ludzi,
dość często, że wręcz daleko tam jest, znaczy znowu to zależy od indywidualnego przypadku, ale wielu tych ludzi mówi, że to tam daleko mają w tak długim czasie medytacji i przy odcięciu z bodźców, żeby dojść do jakiegoś stanu uwolnienia umysłu, czy też, nie daj Boże, oświecenia, co nie znaczy, że to się komuś nie udaje, ale to, co tam ludzie przechodzą często, to właśnie zderzają się z emocjami, które gdzieś w nich siedzą, one wychodzą. Nie mają jak przed nimi uciec, więc nie się muszą je z nimi spotkać. Nie mogą użyć żadnego rozproszenia, żeby je odepchnąć. No, i to jest taka... Więc jeżeli nie mają tak wygimnastego, można powiedzieć, to jest taka joga umysłu, jeżeli nie mają wygimnastykowanego umysłu, żeby tylko obserwować te myśli, to w nie wchodzą. I to jest bardzo trudne. Ale też bardzo uwalniające. I je uwalniające. I tutaj wydaje mi się o tym, że jest ten część taka bardzo wspólna z psychodelikami. Wspólna, a jednocześnie właśnie tu chciałem zaznaczyć bardzo dużą różnicę. Bo w przypadku medytacji, w momencie, gdy dojdą do nas właśnie, wyjdą te trudne rzeczy, no to chcąc, nie chcąc, jak się zawsze one nam bardzo... Zawsze możemy je przerwać w danym momencie. Zawsze można z vipassany wyjść. Zawsze można Nawet jeżeli się umówiliśmy na tą vipassanę, jesteśmy zaangażowani, bo chcemy wziąć w tym udział, chcemy jak gdyby praktykować tą vipassanę, czyli być w tym procesie, przypuśćmy, tych 10 dni, ale tak jak Piotr mówisz, jeżeli wydarzy się coś złego, to zawsze możemy wyjść. I tutaj w przypadku psychodelików, dlatego one mają też taką ogromną moc terapeutyczną dla nas, w szczególności jeżeli dotykamy czegoś, co jest dla nas bardzo trudne, czyli tej naszej traumy, jeżeli ją gdzieś, ona się pojawia w tej naszej przestrzeni, tej naszej podróży psychodelicznej, to my nie możemy wyjść, musimy tam zostać, dlatego to jest takie bardzo dla nas też w wielu przypadkach leczące, dlatego że my się nie możemy wycofać z tego. Ach, bardzo w wielu przypadkach byśmy chcieliby się wycofać, ale nie możemy się wycofać, nie możemy otworzyć drzwi, nie możemy wybiec, nie możemy nawet poprosić naszego opiekuna, który jest z nami, powiedział, hej, przerwij to doświadczenie. No tak, chociaż niektórzy sięgają w takim momencie po trip killera, to się nazywa, ale to jest po prostu zrezygnowanie z całej terapii w tym momencie. My tutaj nie będziemy na ten temat mówić, ale to jest, my kiedyś robiliśmy to o tym odcinek, ale wydaje mi się, że do tego tematu wrócić, dlatego że to jest czasami to trudne doświadczenie, jak przerwiemy, to przerywamy ten cały proces. Ten cały proces takiego na samym końcu tego uwolnienia, który się może pojawić. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że on może być bardzo trudny, bo my przecież byliśmy też w tym procesie takim bycia w tym trudnym i że chcieliśmy z tego wyjść, a nie było jak. Dlatego tak ważne w pracy z psychodelikami jest determinacja tych, którzy się na nie decydują, bo jeżeli się zaznajomimy z tymi substancjami przed podjęciem takiej terapii, no to się dowiemy, że raz przyjęta substancja, tu nie ma odwrotu. Tu trzeba będzie przejść przez ten proces. Tu nie można go przerwać w dowolnym momencie, tak jak to można zrobić z medytacją. No i tu bym chciał to zaznaczyć, że to jest ogromna różnica pomiędzy tymi dwoma, powiedzmy, technikami uwalniania umysłu, nazwijmy to. No i co jeszcze chciałem tutaj, no bo teraz tak, to co wspomnieliśmy na początek, no my widzimy, że ludzie, którzy bardzo mocno bronią medytacji, bardzo rzadko wpuszczają psychodeliki do swojego życia, ponieważ łączy się to z przyjęciem substancji zewnętrznej i nawet u buddystów są takie wskazówki buddystyczne i jest konkretna piąta wskazówka, która mówi powstrzymuj się od środków odurzających. No i pytanie, co to jest teraz środek odurzający, prawda? Ale buddyści, szczególnie ci liderzy, ci przywódcy, no to definiują substancję odurzającą jako wszystko, co przyjmujemy z zewnątrz. No ja bym się tutaj nie zgodził oczywiście z tym, bo dla mnie substancją odurzającą to jest substancja, która nam... Takie stymulanty. No stymulanty, która nas de facto odciąga od naszych emocji, podczas gdy psychodeliki robią coś odwrotnie. No to jest jak...
jak lupa, no, jakby to powiedzieć, zbliżeniowa. No i te emocje jeszcze są bardziej dla nas widoczne, bardziej wychodzą. Ale z tego, co z mojej wiedzy, nie jestem w tej kwestii ekspertem odnośnie buddyzmu, ale z tego, co się dowiedziałam, to też ta filozofia buddyjska też mają takie podzielone opinie odnośnie psychodeliku, więc jak gdyby są wiele tych nurtów i niektóre nurty są przeciwne używaniu psychodelikom, ale też są takie nurty, które jak gdyby skłaniają się i mówią o tym, że to jest takie bardzo otwierające i między innymi jest to tradycja Dzogchen, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam. Jest to jedna z najstarszych, najbardziej mistycznych tradycji buddyjskich, wywodzi się z Tybetu i jeden z takich nauczycieli z tego, tej tradycji buddyjskiej uważa, że na przykład, ja tu przeczytam, że psychodeliki są potężnym narzędziem, które może być używane do duchowego rozwoju, mogą pomóc nam zobaczyć rzeczywistość w nowy sposób i zrozumieć naturę umysłu. Mogą pomóc nam zrozumieć, że jesteśmy częścią czegoś większego niż my sami. Więc, ale są też, tak jak buddyzm, jest tutaj taki konflikt odnośnie, część opowiada się, że używanie psychodelików nie jest dobre, a część uważa, że jest dobre. No to właściwie pytanie, dlaczego wśród więc jest tutaj, zwolenników medytacji jest również jest takie podzielone zdanie, nie? No tak, coś jest na rzeczy coś chyba. Coś jest na rzeczy, no ale ktoś jednak nie mówi prawdy. Dokładnie, dokładnie. I często jest też taki argument odnośnie, że te psychodeliki jest to taka droga na skróty, że to nie my sami, jak gdyby, że to nie jest naturalny sposób osiągnięcia tej takiego stanu uwolnienia, oświecenia, jakkolwiek to nazwiemy, tego wake up, przebudzenia, że tym naturalnym stanem jest ten stan taki, który my osiągamy sami. No właśnie. I to jest też takie ciekawe, bo jak patrzysz się na psychodeliki, to jak powiedziałeś Piotr wcześniej, to nie jest ucieczka od naszych emocji, tylko raczej spotkanie się z naszymi emocjami. Więc tutaj takie pytanie rodzi mi się, dlaczego w taki sposób, w związku z tym mówi się o psychodelikach, że one są takim nienaturalnym sposobem osiągnięcia tego naszego wake-up, przebudzenia, takiego dobrostanu, no takiego wiesz, dotarcia do nas, skoro tak naprawdę my spotykamy się z tymi naszymi emocjami, my zaglądamy do wewnątrz, my eksplorujemy ten nasz umysł, patrzymy to na te różne warstwy naszego umysłu, to wszystko, co jest zachowane w tej naszej podświadomości, czego nie widzimy, to jest ta eksploracja tego wszystkiego do wewnątrz, a nie ucieczka, więc tak mnie trochę ciekawi, dlaczego w ogóle się idzie tą drogą że one są taką drogą na skróty, bo w moim odczuciu nie jest to droga na skróty, to jest nawet nigdy bym nie pomyślała o tym, żeby nazwać to w ten sposób. Raczej bym powiedziała, że to jest bardzo trudna droga i te osoby, które idą tą drogą i spotykają się i zaglądają do wewnątrz, to zdają sobie z tego sprawę, że to nie jest żadna ucieczka, to jest naprawdę bardzo ciężka, trudna droga, bo niełatwo spotkać się z tymi naszymi traumami, z tymi wszystkimi, co głęboko zakopaliśmy w sobie, w tej naszej podświadomości, nawet nie wiedząc, że to mamy, to wszystko wypływa, my się z tym wszystkim spotykamy, tylko po to o tym, żeby nam się lżej żyło, żebyśmy jak gdyby dotknęli tego cudu, który jest w nas i wokół nas. Więc tak pytanie moje się takie często rodzi, bo my nie pierwszy raz, Piotr, o ten temat rozmawiamy, pierwszy raz robimy odcinek, ale nie pierwszy raz poruszamy ten temat odnośnie, dlaczego tak psychodeliki są często właśnie spychane jako coś takiego, co jest tym takim drogą na skróty. Mam wrażenie o tym, że to jest takie jak wchodzenie na K2 zimą. Wiesz co, ja mam na to teorię, ale zanim ją przedstawię, to zwróć uwagę na to, kto tak w ogóle mówi, że psychodeliki B, a medytacja to jest poważna praktyka. Tak mówi Dalai Lama. How do you feel about the use of LSD and other psychedelic drugs to attain higher states of consciousness or spirituality?
Of course, firstly, I have no such experience. Then you see, according to those people who have some experience, then it seems, 나도 출발 남진이 왜 그러나? 나 출발 가서 출발 남에서 그냥 쳤습니다. But from what I've heard from people who have had the actual first-hand experience, it seems that the experience of using these kind of psychedelic drugs tend to bring a greater profusion of illusion. And since we are already have a lot of illusory experiences to begin with, so why do we need additional illusory experiences? Then next. I think, you see, in serious practice is concerned, I think should not rely on external substances. Just simply try to cultivate the mind, yeah. The nature quality of mind. That's much better. Że według niego medytacja to jest poważna praktyka, co jednocześnie... Co oczywiście my się zgadzamy, że medytacja jest przepiękną, poważną praktyką. Nie, ale no tak, ale on to mówi w kontekście używania psychodelików. Mówi, że to jest poważna praktyka. Mówiąc tym samym, nie mówiąc tego, psychodeliki nie są poważną praktyką. Co jest absolutnym nonsensem. I teraz... znaczy to jest moja opinia, tak? A wy nam powiedzcie, co o tym, co na ten temat myślicie. No i teraz Dalai Lama, czyli przywódca, lider, guru dla niektórych, odpychają ludzi od tych psychodelików, czyli zwolennicy medytacji nazywają medytację poważną praktyką, psychodeliki niepoważną praktyką. W szczególności, że on ma taki bardzo duży głos, bo wszyscy go znają, wiesz, jest taki bardzo poważany i szanowany. No jest liderem. Jest liderem. No i to słyszymy od liderów. A teraz, co mówią na ten temat, no nie powiem liderzy, bo to raczej tutaj nie pasuje, ale ikony świata psychodelicznego. Na przykład Timothy Leary. Timothy Leary, który napisał książkę, właśnie ona ma taki tytuł: The Psychedelic Experience, a Manual Based on Tibetan Book of the Dead. Czyli doświadczenie psychodeliczne, przewodnik na podstawie tybetańskiej książki umarłych. Na podstawie swoich doświadczeń z LSD. I teraz co on robi? On nie odrzuca tych starych praktyk tybetańskich, medytacji, bo on na podstawie tej starej księgi zobaczył, że oni byli tam w stanie dochodzić do tego, do czego on jest w stanie dojść, powiedzmy, przy LSD. I na samym początku, ja teraz przeczytam tej książki, ona się tak właśnie rozpoczyna, uważam, że są dość ważne słowa, bo w książce jest napisane tak: doznanie psychodeliczne to podróż do nowych wymiarów świadomości. Zakres i treść doświadczenia jest nieograniczona, ale jego charakterystyczną cechą jest transcendencja pojęć werbalnych, wymiarów czasoprzestrzennych oraz ego, czyli tożsamości. Takie doświadczenia poszerzonej świadomości mogą nastąpić na różne sposoby. Deprywacja zmysłów, ćwiczenia jogi, zdyscyplinowana medytacja, ekstazy religijne, lub estetyczne, lub spontaniczne. Ostatnio stały się one dostępne dla każdego przy zażyciu substancji psychodelicznych, takich jak LSD, psylocybina, meskalina, DMT i tym podobne. No i co robi Timothy Leary? On w ogóle nie odrzuca tej medytacji, stara się zobaczyć, co jest wspólnego, no i właśnie zaznacza to w tym krótkim wycinku, to, co wcześniej mówiłem, że medytacja łączy się często z wieloletnią praktyką, żeby dojść do tego stanu uwolnienia umysłu od naszych myśli. Tak, to dokładnie. Nie jest trudne. A teraz
Jest to dostępne dla każdego. Wystarczy po prostu przyjąć to LSD, nie tak po prostu, bo do tego trzeba się przygotować i tak dalej, ale ta substancja jest właśnie takim, można powiedzieć, nie takim jest kluczem do tej bramy. Nie jest dla nas wybrany, nie jest dla wybranych, to znaczy medytacja też nie jest dla wybranych, tylko ta praktyka nie jest, jak gdyby ma ten swój proces i taki swój rytm, no, żeby to, jak gdyby dojść do jakiegoś takiego etapu, w którym czujemy ten rodzaj takiego połączenia i takiego tej nirwany w środku i takiego tego spokoju wewnętrznego. I tutaj psychodeliki też mamy na drodze, ale co sugerujesz? Nie, no ja sugeruję to, że ze strony liderów medytacji słyszymy słowa nie dotykajcie psychodelików, to jest B, to jest niepoważna praktyka, jak to mówi Dalai Lama, ale co? Timothy Leary i inni zwolennicy psychodelików mówią, hej, psychodeliki dają nam w dużej mierze, albo nawet po prostu w innym wymiarze, ale to, co dają, daje medytacja i nie odrzucajmy tych dwóch rzeczy. Po prostu używajmy jednego i drugiego. Mm-hmm. I chociażby osoba niesamowicie znana przecież ze świata psycholików, sam Albert Hoffman, który wymyślił LSD, to on powiedział dokładnie coś takiego. Te substancje nie są przeznaczone tylko dla chorych. Należą do rąk medytacji. Czyli można się w tej drodze medytacyjnej wspomóc psychodelikami, nie wiem, żeby zobaczyć coś innego, żeby dostać inną perspektywę i później w takim codziennym trybie wrócić do medytacji. To jest dokładnie, co my robimy. No tak, bo ja nie mogę przyjmować i nawet nie mam ochoty psychodelików zbyt często, bo to nie jest łatwe, to jest trudne, to się wiąże z wysiłkiem i wyrzeczeniem, ale medytacja jest czymś właśnie fajnym. A można powiedzieć o tym, że psychodeliki, przynajmniej w tej naszej drodze, ja zauważyłam o tym, że one mi pokazały tą obecność taką zachwycania się światem tu i teraz, żeby nie wybiegać ani w przeszłość, ani w przyszłość, tylko być obecny, czyli pokazały mi medytację, jaką ogromną siłę ma to, kiedy ja jestem obecna, I można powiedzieć o tym, że to, że one mi otworzyły na to i pokazały, jaki piękny jest świat, jak się ja się ponownie z Piotrem zachwyciliśmy naturą, to ten i tym taką, zachwyciliśmy się tą taką obecnością, że życie, doświadczanie, przeżywanie każdej emocji jest niezwykłe. Nawet tej ostatnio rozmawialiśmy, nawet te wszystkie trudne emocje, jakie to jest wiedza dla nas, to jest to przeżywanie, więc nie uciekanie od tego, więc to dały nam psychodeliki, otwierając nas tym samym na medytację. No właśnie ty mówisz, że nas psychodeliki otwierają na medytację, ja zastanawiam się, czy wśród tych, którzy nas oglądają i nie mają doświadczenia z psychodelikami, ale mają doświadczenia z medytacją, albo nie, może inaczej, czy wśród tych, co nas oglądają, są tacy ludzie, których medytacja otworzyła na psychodeliki? Bo tego się nie słyszy często, ale jeżeli tak jest, no to bardzo chętnie poprosimy tutaj o komentarz, że tak właśnie było w waszym przypadku, bo jeśli chodzi o takie głosy, że psychodeliki nas otworzyły na medytację, no to tego jest, podejrzewam, to jest dużo tego. Uważam, tak, że tego jest... Tak, może być tak. Stosunkowo dużo. Co jeszcze chciałem przytoczyć taką historyjkę a propos właśnie znowu tego guru i odpychanie poprzez tych, że to, co robią guru i liderzy, odpychanie od psychodelików. Kiedyś robiliśmy odcinek o, jak on się nazywał? Richard Alpert, tak, Baba Ram Dass. No i on rozwiódł się, można by powiedzieć, z Timothym Learym i z tą całą grupą ludzi, zwolenników LSD i pojechał właśnie tam na ten Daleki Wschód, żeby te tajniki, powiedzmy, medytacyjne zgłębiać. No i tam spotkał swojego guru. Guru się nazywał Nim Karoli Baba, inaczej zwany Maharaji. No i Ram Dass opowiedział po powrocie taką historię, że podał temu Maharaji medycyny. Maharaji powiedział, no dobra, to daj tą medycynę. I podał mu 3 tabletki LSD, każda miała 305 mikrogram
LSD w sobie, czyli w sumie ile to by było? 915 mikrogram LSD, można powiedzieć końska dawka. No i Maharadży przyjął te tabletki, tą LSD, po czym powiedział, że on nic nie czuje, że to na niego nie działa. No i teraz Ram Dass wytłumaczył to, że on już jest w stanie takiego uwolnienia umysłu, takim stanie świadomości, że LSD w ogóle na niego nie działa. No i znowu ta cała historia wskrzeszyła pewne spory i niedowierzania, no bo ci, którzy są po doświadczeniach LSD, to się zastanawiają, no kurczę, jak nie może to działać? Co też jest ciekawe, bo jeśli chodzi o rośliny, ayahuaskę, grzyby, syrian, ródź, rośliny, nauczyciele, to one, jeżeli nie chcą, to one dla nas nie zadziałają. To one mogą nie działać, one jakby decydują o tym, że często, co my też obserwowaliśmy, będąc teraz w Peru, że po prostu tak się też zdarza, że one po prostu wybierają różne te formy leczenia. LSD jest takim też ciekawą bardzo substancją, o której my też niedługo opowiemy jeszcze raz z naszymi nowymi przemyśleniami. Ze świeżej perspektywy. Czyli więc opowiemy nasze doświadczenie niedawne. Tak, więc jeżeli to jest LSD, czyli to jest ta substancja, jeżeli ją sprawdzimy, musimy ją sprawdzić, bo wiadomo o tym, że żyjemy jeszcze w świecie, w którym nie można kupić go w sklepie, więc czy warto ją przetestować, czy to na pewno jest LSD, więc jeżeli to jest LSD, to ono zadziała. No tak, to zadziała właśnie, ale w tej kwestii tego niedowierzania, że to nie zadziałało na Ram Dass, no to nasz kochany, jak on się nazywał? Terence McKenna właśnie bardzo podważył to i powiedział, że to jest chyba raczej niemożliwe, żeby to nie zadziałało nawet na takiego super buddystę, można by powiedzieć. No i Terence McKenna zasugerował, że Maharadży pewnie zrobił jakiś trik i nie przyjął. Co on też zasugerował, bo ty mi mówiłeś o tym, że po prostu w tym świecie jak gdyby duchowym, no i co pewnie każdy z was obserwuje. Nawet nie w świecie duchowym, on po prostu pojechał też na wschód, miał i spotkał tych wszystkich medytujących Maharadży. I on powiedział, że tam jest masa oszustów, że to... No, tak jak wszędzie na świecie po prostu. Nikt nie jest idealny, wszędzie są ludzie. Ta nasza natura jest taka specyficzna. Ale przez to, że zobaczył, że w świecie, w tej wschodniej kultury też są kręciarze, no to przyszło mu do głowy, że być może Maharadży też zrobił w balona Ram Dassa, że niby nie połknął po prostu tego LSD. Więc ja osobiście... No to jest ciekawe, jak się przygotowaliśmy, też czytałam jakiś wywiad, teraz nie pamiętam, jak się nazywał ten, ale jeden z przedstawicieli takich, który był zafascynowany w ogóle tą historią i zafascynowany tym, że prawdopodobnie to jest właśnie taki wytrenowany umysł, który potrafi zapanować nad tym i nie przyjąć tego doświadczenia. No wiesz, Ram Dass w ogóle, bo do niego wracali ludzie z tym zapytaniem, hej, czy to faktycznie prawda? Pytali go nieraz na lata po tym wydarzeniu, i chcieli się dojechać Ram Dass, ale to naprawdę się wydarzyło. Ram Dass cały czas mówi, że tak, czyli że Maharadży przyjął. Ram Dass mógł to zobaczyć. Mógł to zobaczyć, ale z drugiej strony, co mógł zobaczyć? Że temu się nic nie stało, ale pytanie, czy on to przyjął w ogóle, bo jest teoria, że albo Ram Dass może wymyślił to w ogóle po to, żeby wynieść tego swojego guru na pedestał i pokazać światu, zobaczcie, jak ta techniki medytacji i to wszystko, co robią z człowieka, albo tak jak Terence McKenna mówi, może Maharadży po prostu zrobił sztuczkę magiczną i nie połknął w ogóle tego LSD. W każdym razie mamy tutaj znaki zapytania. Ale lata wracali ludzie różni o sprawdzenie tego faktu, no i Ram Dass cały czas mówił, że to się wydarzyło i to LSD nie zadziałało na Maharadży. Ale z drugiej strony tak, natura ludzka. Jeżeli ty popełnisz kłamstwo na dużą skalę, czyli przed publiką, tak, publiczne kłamstwo, to bardzo dużo kosztuje nasze ego, żeby się później przyznać, jeżeli to była nieprawda, że to była nieprawda. I bardzo często trzymamy się tego
tak długo, jak się można, tym bardziej, że nikt nie może udowodnić, że było inaczej. No tak, ja wcale nie chcę oskarżać tutaj Ramdasa o to, że on kłamał i że to była nieprawda, ale z drugiej strony, jeżeli skłamał, to ja go rozumiem, bo on już, jeżeli on to publicznie powiedział, z tym się zaniósł, no to oczywiście ciężko się cofnąć, ciężko przyznać i powiedzieć, ja to słuchajcie, kłamałem. On de facto by stracił cały posług. No tak, ale oczywiście też może być ta droga taka, że to nie, że to ten guru tak naprawdę zrobił tą sztuczkę, tak jak sugerował Terence McKenna. No my tego nie wiemy. I to mi się wydaje, że tu nie ma się co więcej roztrząsać na ten temat. Tego nie wiemy. Jest to na pewno ciekawostka. Zdecydowanie. Ja tylko mogę powiedzieć, ze swojego doświadczenia, jak LSD działa, te stany są tak mocne, czy mówimy o ekstazie, czy mówimy o stanach psychotycznych, czy mówimy o stanach, gdzie ja tracę absolutnie własną tożsamość i nie wiem, kim jestem, nie wiem, jak się nazywam i jestem w ogóle w innym tym, to jest tak silne, że ja sobie nie wyobrażam, że ktoś, kto medytuje i ma osiągnął taki wysoki poziom tutaj, powiedzmy, tych umiejętności medytacyjnych, to że on, być może on podczas medytacji jest w stanie i w to nie wątpię, bo o tym pisze właśnie ten, ta tybetańska książka Umarłych. Oni skądś mają tą wiedzę i być może nie było właśnie wtedy psychodelików i robili to za pomocą własnego umysłu. Ale żeby to zrobić za was, zobacz, Budda siedział pod drzewem ile? 49 dni? Czy tam ile? Co było to poprzedzone latami praktykowaniem medytacji. Ale zobacz, 49 dni pod drzewem. Ja się domyślam, że będąc 49 dni i medytując, to jest się fasting, czyli nie je się za dużo, nie pije się. Organizm przechodzi w inny tryb funkcjonowania, odcięcia od bodźców, który sprzyja właśnie występowaniu stanu psychodelicznym, naturalnie. One po prostu naturalnie występują. Więc... Co jest też jeszcze ciekawe, bo... Aha, nie, ale do czego mówię, to chodzi mi o to, że teraz taki Maharadżi, w momencie, gdy się z nim normalnie rozmawia, on nie jest w stanie medytacyjnym, on jest w normalnym stanie. I teraz przyjmując w tym momencie LSD, a on jest w normalnym stanie, to LSD ma go nic z nim nie zrobić. Tak, bo to dobra sugestia o tym, bo my bywamy w tych stanach. Stan oświecenia nie jest stanem ciągłym. My po prostu doświadczamy. To są krótki okres czasu. Później jesteśmy ludźmi, później doświadczamy różnych emocji, bo one są przepiękne, bo to jest nasz dar, że w ogóle możemy czuć. I coś jeszcze, ja jeszcze do jednej rzeczy chciałam wrócić, która tak naprawdę jest takim dialogiem między medytacją, a między psychodelikami, że część osób, tych, których sugeruje, że te doświadczenia, które my przeżywamy podczas naszych ceremonii, ayahuaski, grzybów, podróży LSD, to są takie spotkania, które są w danym momencie, ale jak my już wracamy, to my tak naprawdę o wszystkim zapominamy. No my jakby czujemy zupełnie inaczej obserwacje też ludzi i podzielcie się też również waszymi, to tak naprawdę te stany takie, które przeżywamy, to, że łączymy się czujemy tą obecność tego wszechświata, Boga, każdy nazwie to inaczej, kiedy dotykamy tej miłości bezwarunkowej wszystkiego, intensywny ten stan jest na pewno na doświadczeniu, ale to też z nami zostaje. To dlatego też my jesteśmy bardziej empatyczni. Dlatego my jesteśmy też lepsi dla ludzi. Dlatego też jak gdyby bardziej kochamy tą naturę. Dlatego bardziej ją też rozumiemy. Bardziej się też o nią zaczynamy troszczyć. Więc jak gdyby ta sugestia o tym, że te doświadczenia, my tak mocno je przeżywamy i one są tylko na tym doświadczeniu i że później one tak naprawdę znikają. Oczywiście one się zmieniają, bo my tutaj żyjemy, my też doświadczamy różnych rzeczy, my się stykamy z różnymi naszymi takimi trudnościami. No tylko życie, planeta Ziemia ma na swoje odcienie, swoje barwy, przeżywamy bardzo różnych rzeczy, ale to te zmiany i to, że my dotknęliśmy i to połączyliśmy się i czujemy tego Boga, którego, tego, ten wszechświat, którego
którego szukaliśmy bardzo długo w różnych religiach. To, czego ja jako nastolatka gdzieś w swoim życiu szukałam w kościele katolickim, gdzie doznawałam takiej wewnętrznej pustki, smutku, bo niczego tam nie mogłam odnaleźć, jak ktoś mi obiecywał jak gdyby jakieś różne rzeczy, które mogłam tam doznać, a czego tak naprawdę nie ma. I raptem, jeżeli chcemy i możemy, to dotykamy natury, która po prostu nas uczy. To jest natura, ona nas uczy tego, czym jest rzeczywistość. Oczywiście prawdopodobnie nie pokazuje nam wszystkiego, nadal ten świat jest dla nas ogromną zagadką i pewnie cała magia polega na tym, że ona jest tą zagadką i że gdzieś tylko zostają uchylone te nasze drzwi, ale to, że doświadczamy tego piękna wszechświatu i to, że dotykamy Boga, wszechświata, inteligencji natury, każdy nazwie to inaczej, nie ma to w ogóle żadnego znaczenia, ale gdzieś łączymy się z tym wszystkim, to nas zmienia, to jest to takie ziarenko, które zaczyna gdzieś wewnątrz nas kiełkować i ono się tak rozrasta i gdzieś tak powoduje o tym, że nawet na taką maleńką skalę zaczynamy się zmieniać, a przecież o tą maleńką skalę chodzi w życiu, bo ta maleńka skala zmienia całą rzeczywistość. Znaczy ja nie wiem, o co chodzi w życiu, ale no jeżeli też nie jest wiem. To jedna z wielu rzeczy, to niech tak będzie. No. Ja wcześniej zadałem pytanie, czy jest ktoś wśród Was, którego medytacja, praktyki medytacyjne popchnęły z kolei, zainteresowały psychodelikami. No i przypomniało mi się, że mam w notatkach no taką ciekawą postać, o której chciałem tylko powiedzieć, bo ona niedawno zmarła, czyli kiedy to było? No tutaj 16 października. Pan, który się nazywał Roland Griffiths i był dyrektorem Centrum Badań nad Psychodelikami i Świadomością w John Hopkins University, no w Uniwersytecie Szkoła Medycyny, trudna angielska nazwa. No i to jest, był ciekawy profesor naukowiec, bo jego historia była taka, że on właśnie dostąpił stanu mistycznego przy medytacji. On też pojechał na dalekiego wschodu, praktykował tam i udało mu się osiągnąć po prostu mistyczne stany, nazwijmy to uwolnienia umysłu. No i później jak on wrócił do świata zachodniego i rozmawiał o tym z ludźmi na temat tych, no bo jak się osiągnie ten mistyczny stan, no to nie można o tym nie mówić. No to jest coś tak niebywałego, tak oderwanego od tego świata, w którym żyjemy. Więc on o tym zaczął mówić. No i jakiś jego znajomy, być może nawet nie jeden, ale jeden konkretny, o którym mówił, powiedział mu: Roland, słuchaj, ty musisz pogadać z tymi ludźmi, co używają psychodeliki, bo oni mówią podobne rzeczy. Oni mówią podobne rzeczy na temat właśnie tego stanu, nazwijmy to, oświecenia, mistycznego doświadczenia. No i właśnie Roland Griffiths wtedy zainteresował się psychodelikami i zaczął po prostu całą serię badań i doświadczeń z użyciem psychodelików, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. No, przepiękna postać, pięknie mówi. I właśnie bardzo otwarty na to. No więc jest to taka osoba, którego medytacja jednak pokierowała w kierunku psychodelików. No, aby więcej tak mało upartych ludzi było. Bo żeby się tak nie spierali, że ta dana technika to jest jedyna słuszna, a reszta to nie jest dobra. Nie, bo widzisz, bo jest coś ciekawego, to co my nazywamy tym stanem mistycznym, doświadczeniem mistycznym, to jest doświadczenie, które rozpala w nas na nowo ciekawość do otaczającego nas świata. I nieważne, jaką drogą do tego doświadczenia się dojdzie, ale jak już się dojdzie, to nie wiem, czy można odpychać wszystko inne tylko dlatego, że ktoś ma inne zdanie na ten temat. Po prostu, jeżeli ktoś jest naturalnie ciekawy, a tak Roland Griffiths był ciekawy tych stanów mistycznych, no to poszedł w kierunku psychodelików, bo ludzie o tym mówią i mówi: hej, to brzmi niemalże tak samo, czego ja doświadczyłem przy medytacji. To ja chcę wiedzieć więcej. A dlaczego? Bo on miał doświadczenie mistyczne, które rozpaliło jego ciekawość
do otaczającego nas świata. I my dokładnie, to co Sylwia teraz mówiła na temat no, tej naszej takiej miłości i zachwytu naturą, to jest to, co zrobiły w nas psychodeliki, bo gdzieś doświadczyliśmy tego stanu mistycznego, tego czarodziejskiego aspektu oświecającego. I nie ma znaczenia tak naprawdę, jaką drogą my pójdziemy. Możemy korzystać z bardzo wielu dróg i nie warto podcinać tych dróg, mówiąc o tym, że ona jest zbyt krótka, mało wartościowa lub jakiejkolwiek innej. Albo, że tak jest słusznie, a tak jest niesłusznie. Bo przecież tak naprawdę chodzi o to, że my byśmy byli szczęśliwi, żebyśmy się gdzieś tam obudzili. Ale wiesz, ten stany mistyczne powodują o tym, że się zachwycasz światem, czyli jesteś szczęśliwy na nowo. Z pozycji tego dziecka patrzysz na tą naszą otaczającą rzeczywistość i nie znaczy wcale, że nadal nie borykamy się z tym naszym życiem. Oczywiście nadal to wszystko jest, ale doceniamy też to, że my po prostu czujemy ten nawet trud tego życia, że on jest. I tym w trudzie doceniania tego życia nie zawsze w danym momencie będziemy go doceniać, bo może docenimy go za chwilę albo za jakiś czas, jak minie. Ja myślę, że powinniśmy unikać słów typu szczęście i oświecenie, bo one są bardzo... bardzo skrótowe. No to tak, zachwycamy się ponownie tym naszym cudem, jakim jest życie, do którym często w tym naszym takim życiu zapominamy, że to, co nas otacza, naprawdę jest przepiękne i że jest się czym zachwycać i że jest i droga, jaką dojdziemy do tego zachwytu nad naszą rzeczywistością i na tym, że tyle mamy rzeczy tutaj do odkrycia wewnątrz nas i na zewnątrz nas i wokół nas, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wygląda na to, że chyba wysmarowaliśmy dzisiaj dość długi odcinek. Niemniej, że chyba, że masz coś jeszcze do dodania, nie, chciałbym wszystko. Kończyć. Dajcie nam znać może, jaka była wasza droga, po której stronie jesteście, psychodeliki czy medytacja, czy może jedno i drugie. Co o tym w ogóle myślicie? No i może udałoby nam się ten spór po prostu uciąć raz na zawsze. Zdecydowanie, bo lepiej szukać tych punktów wspólnych i dążyć do tego, żeby było nam lepiej, żeby najlepiej nam się żyło, żeby, użyję tego słowa, bo lubię je, żebyśmy byli szczęśliwsi wewnętrznie, żebyśmy czuli się tą ekscytację budzenia się rano i takiego, tej ekscytacji dziecka, który się budzi rano i zachwyca się tym, że śnieg spadł za oknem, że kwiaty rosną i że mamy dużo wspaniałych rzeczy dookoła i ta natura, która po prostu nas ciągle zachwyca i człowiek, który jest przepiękny i ma tyle zaoferowania światu. I tymi słowami będziemy kończyć i zapraszamy Was do następnego odcinku Czas na Kwas. Można nas również wspierać, jakby ktoś chciał. Niemniej, że do zobaczenia. Dziękujemy. Cześć. Cześć.